Panie i panowie, w Kielcach człowiekiem roku 2015 zostaje Maksymilian Materna. Proszę państwa, DJ, jest pan tam świetnie, promotor, organizator imprez w Kielc, założyciel i współwłaściciel klubu muzycznego Bohomas Lab w Kielcach. Dzięki jego zaangażowaniu w kulturalny i artystyczny rozwój miasta w 2015 roku zagościł w Kielcach projekt darmowego dla mieszkańców Kielc kina letniego. Tysiące widzów tam były. Wielkie brawa. Człowiek roku 2015 w Kielcach Maksymilian Materna. I zapraszam wszystkich państwa teraz na proszę uprzejmie. Panie Maksymilian. Przypadła mi w udziale nagroda Echa Dnia w plebiscycie Szmatowa. Chyba najdroższa nagroda, jaką sobie można wyobrazić, przynajmniej w Kielcach. Chciałbym powiedzieć trochę o samej idei, którą należy dostrzec podczas rozdawania nagród podobnych do tej. Gratuluję wszystkim poprzednikom, którzy nagrodę odbierali przede mną, liderom regionu przez 15 lat. Jak również przez dwa poprzednie lata, ludziom roku, w sensie to wszystkim w Kielcach, jak również w innych wszystkich gminach, powiatach i miejscowościach. Niestety wygląda tak, proszę państwa, że ta nagroda powinna być wręczana w plebiscytach odpowiednich. Powinno się głosować nie w SMS. To ja wyznałem osobiście, bo jesteś oczywiście. To duże SMS. Wsparty przez przyjaciół, byłem ciekawy, jak funkcjonują konkursy SMS-owe, jak funkcjonują, da się je wygrać. Strasznie drogi konkurs. Tak stoję, jak powiem państwu, liczę te pieniądze i obozało się. Fajnie zadać państwu 5 minut, bo nie zawsze mam okazję, a jestem tylko troszkę też takim głosem inicjatyw oddolnych, które w mieście są organizowane. Otóż ja apeluję, żeby dostrzec ludzi, którzy nie startują w konkursach, albo którzy startują, są wpisani na listę, natomiast ze względu na nikłe środki finansowe nie biorą w nich udziału i nie zgadzają laurów. Chcieliby się rozepchać punkciami, ale nie mają poparcia finansowego. A ludzie ci decydują o sile województwa w każdym branży, od nauki przez rozrywkę. Z rozrywki startowałem, jeśli to się składa, chyba widać. Zresztą ja polecam zauważyć tych ludzi. Zmierzam do niebezpiecznej sytuacji, w której głosowanie SMS-owe zabija demokrację, w demokracji wyboru, ale demokracja niestety za chwileczkę będzie przekładała się na filmowanie swojej twarzy